Cześć Wam, witam w kolejnym vlogu, tym razem z wysp Bijagos. Żeby Was zachęcić do obejrzenia tego filmu, powiem tylko tyle, że nigdy nie przeżyłam czegoś podobnego. Zapraszam do oglądania. Podróż zaczniemy od wizyty na jednej z wysp, do której wycieczki takie jak nasza nie docierają. Nie tak łatwo się tutaj dostać. Ta mała społeczność jest strzeżona przez króla, który musi wydać pozwolenie na wejście na ich teren. Po krótkiej rozmowie i opłacie król wyraził zgodę na nasze odwiedziny i na podzielenie się z nami swoimi tradycjami. Większość osób nigdy nie opuszcza tej wyspy i nigdy nie widziała białego człowieka. Byliśmy dla nich atrakcją, a ja szczególnie, ponieważ miałam kamerę. Dzieci były zachwycone, że mogą zobaczyć swoje odbicie, ponieważ nie widziały czegoś podobnego. Wygłupom i radości nie było końca. Słuchajcie, znalazłam swoją córeczkę, chcę ją postawić na ziemię, ale nie chcę, nie chcę zejść. Pasowałaby mi tak. Wieczorem po powrocie uraczyła nas występem licealna grupa taneczna. Mimo kiepskich warunków i biedy, występ był przygotowany na tip-top. Zwróćcie uwagę na ich stroje. Są przepiękne i kolorowe, nie wspominając już o kondycji fizycznej. Ja, mimo że ćwiczę regularnie, po 2 minutach tupania na pewno miałabym dosyć. Dzisiaj odwiedzimy nieco większą wyspę, nazywa się Bubak i wyspa posiada około 18 km długości i 8 szerokości, czyli porównując do tego wszystkiego, co widziałyśmy wcześniej, to jest naprawdę spora i można powiedzieć, że taka mieścina na pewno bardziej cywilizowana, posiada szereg sklepów lokalnych, restauracji, szpitale, a także szkoły, dokładnie 2, szkołę podstawową i szkołę średnią, które są prowadzone przez Brazylijczyków. Obie szkoły są podobno na dosyć wysokim poziomie, a dzieciaki, które do nich uczęszczają, podobno uczą się same z siebie, z serca nikt im nie każe i dlatego osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminów. Mimo, że szkoła nie posiada udogodnień, nie ma prądu, jest w niej naprawdę bardzo ciemno, to nie przeszkadza dzieciakom w tym, żeby się uczyły i żeby przede wszystkim chodziły do szkoły uśmiechnięte.
Na każdej z wysp zostawiłam część zabawek i darów, które zebrałam ze sobą. Dzieciaki były zachwycone i nie chciały, żebyśmy opuszczali wyspę. To już koniec pierwszej części podróży i dzisiaj zamiast mnie pożegnają się z Wami dzieci. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!